Oto nasze propozycje dla spragnionych nowości. Jak opisać zjawisko, które nazywa się Jerzy Pilch? Witold Bereś wydał właśnie biograficzną opowieść o zmarłym przed rokiem pisarzu. Książka jest tekstem wielogłosowym, szerokim, barwnym i arcyciekawym. Dodatkowa osobista perspektywa, bo Bereś i Pilch przyjaźnili się ponad 30 lat, sprawia, że opowieść ta po prostu wciąga i intryguje. Kto, tak jak Pilch, szuka sposobów, jakby tu zażegnać fenomen obojętności świata, niech bierze i czyta. Beata Gorąca Krew. Autobiografia niezwykłej artystki, Beaty Kozidrak, która na scenie muzycznej jest obecna ponad 40 lat. To opowieść dziewczyny z lubelskiej starówki, która dzięki determinacji, wsparciu najbliższych i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, zostaje gwiazdą. Autorka opowiada o barwnych epizodach swojej kariery, zdradza okoliczności powstania największych przebojów. Od piechotą do lata, przez białą armię, po upiłam się tobą i ich ukryte znaczenia. Artystka opowiada również o swoim życiu prywatnym, które od dziesięcioleci wiedzie pod bacznym okiem mediów i pod presją sukcesu. Dla wielbicieli kryminałów nowy tytuł Maxa Czornyja – Krew. Komisarz Deryło powraca w jednej z najbardziej przerażających spraw w swojej karierze. W makabrycznych okolicznościach zostaje zamordowana kobieta, a w miejscu przestępstwa zabójca pozostawia upiorną wiadomość, czy jej adresatami są śledczy, a może bezpośrednio komisarze Deryło i Haller. Książkę Czarownice, Mieszczki, Pokutnice, Gdańskie szkice herstoryczne napisał Michał Ślubowski, historyk z wykształcenia, gdańszczanin z zamiłowania. Można się więc domyślić słusznie, że jest to opowieść o dawnym Gdańsku, a dokładniej mówiąc o gdańszczankach. Książka pokazuje, jak w dawnych czasach żyło się kobietom w Gdańsku. Poznajemy więc losy średniowiecznej prostytutki, jedynej fikcyjnej postaci w tej książce, dzięki której autor przedstawia nam ciężkie życie i niepewny los ubogich kobiet. Poznajemy też życie średniowiecznych zakonnic, pochodzących z różnych warstw społecznych, a także losy kobiet oskarżanych o czary. Ostatnią gdańską czarownicą spaloną na stosie była Anna Krieger, która na torturach przyznała, że demon jej zmarłego męża Klausa obiecał jej piękne miejsce w piekle. W klimacie zbliżającego się oświecenia pojawiają się z kolei postacie kobiet z bogatszych gdańskich domów, które zapisały się w historii nauki czy sztuki, pomimo tego, że właśnie kobietami się urodziły. Poznajemy więc Elżbietę Kopman-Heweliusz, żonę astronoma, która była nie tylko jego partnerką w życiu, ale też w pracy naukowej. Po śmierci Jana Heweliusza ukończyła i opublikowała jego dwa ostatnie dzieła. Inną znakomicie wykształconą gdańszczanką była nazywana bałtycką syreną Konstancja Czirenberg, której muzykalność docenił sam król Władysław IV Waza. Kolejna, Luisa Kulmus-Gottsched, zapisała się w historii jako twórczyni nowoczesnej niemieckojęzycznej komedii teatralnej. Była literatką i tłumaczką, uznawano ją za czołową intelektualistkę europejską. Książkę kończy rozdział o współczesnych kobietach, które swoim talentem i pracą wzbogacają życie dzisiejszego Gdańska. Kierunek zwiedzania Marcina Wichy to esej o sztuce. O tworzeniu sztuki, o jej odbiorze, o kontekstach, jakie oddziałują na sztukę, o teoriach, czemu służy sztuka i jak wiąże się z rzeczywistością. Za materiał do przemyśleń posłużyła autorowi postać Kazimierza Malewicza, awangardowego malarza, który w swoją twórczość wcielał ideę rosyjskiej rewolucji. Kierunek zwiedzania to też nietypowa biografia, w której autor przez życie swojego bohatera przeprowadza czytelnika niczym przez nowoczesne multimedialne muzeum. W kolejnych salach ekspozycji pojawiają się sceny z życia malarza, społeczne obrazki rewolucyjnych przemian w Rosji, fragmenty i streszczenia jego poglądów na teorię sztuki i oczywiście jego obrazy. Szczególne miejsce zajmuje znany powszechnie obraz zatytułowany Czarny kwadrat, którego bardzo różne interpretacje objaśniał sam artysta, stwierdzając m.in., że to obraz Boga. W stulecie powstania dzieła w 2015 roku przebadano jedną z zachowanych wersji, którą Malewicz stworzył, zamalowując inny obraz.
Okazało się, że od około 80 lat w galerii Trietiakowskiej jest on zawieszony do góry nogami. W opowieści Wichy jest też sporo literackiej fikcji, która dzięki zadziwiającej wyobraźni autora uzupełnia faktograficzną warstwę tekstu i nadaje tej książce wyjątkowości. Esej, biografia, literatura naprawdę piękna. Ja myślę, że wszystko potroszę, a Wy przeczytajcie i ocencie. Czy mamy tu jakichś wielbicieli prozy Carlosa Ruiza Zafona? Miasto z mgły zabierze Was w świat, za którym tęskniliście. To zbiór 11 opowiadań, które rozszerzają cykl o cmentarzu zapomnianych książek. Znajdziecie tu tę samą atmosferę, tematy, motywy, bohaterów i wyborny, niepowtarzalny styl. A na marginesie, Zafon regularnie odmawiał hollywoodzkim producentom sprzedaży praw do ekranizacji powieści, bo uważał, że dla czytelnika najlepszy film to ten, który wyświetla mu się w głowie podczas czytania. Życzymy Wam zatem wielu udanych projekcji. Z prozą Zafona to się zawsze udaje. Te i wiele innych książkowych propozycji znajdziecie w naszym katalogu elektronicznym. Zapraszamy!